Politycy Prawa i Sprawiedliwości objeżdżają obecnie cały kraj. W tym gronie nie mogło zabraknąć także przedstawicieli rządu z premierem Morawieckim na czele. Ten wczorajszym niedzielnym popołudniem odwiedził wschodnią Polskę. Po wizycie w mazowieckim Węgrowie spotkał się z mieszkańcami Łukowa. Wizyta premiera dotyczyła głównie przedstawienia propozycji rządu na najbliższą przyszłość, ale i obecny rok. Pierwszym przedstawionym przez Morawieckiego punktem była wizja poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Dostępność Plus to nowy program rządu mający na celu budowę infrastruktury dla inwalidów i osób starszych. Zdaję sobie sprawę w pełni z tego, jak głębokie są te potrzeby i chociaż trzeba podkreślić, że nasz rząd, nasz obóz polityczny przeznaczył o 1 miliard 100 milionów złotych więcej niż nasi poprzednicy rocznie na wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Albo inne porównanie, podam Państwu, renty socjalne, które przez 4 lata rządów naszych poprzedników podniesiona została łącznie o 68 zł. W ciągu jednego roku naszych rządów podniesiona została o prawie 100 zł. Czyli jest tutaj wyraźna różnica, jakkolwiek ja po raz kolejny, jak referent będę powtarzał, że zdaję sobie sprawę z tego, że te osoby niepełnosprawne muszą mieć jak najszersze wsparcie i do tego to będziemy dążyć. Przez całe spotkanie premier nie szczędził słów chwalących obecny stan gospodarki. Poza tym jedna za drugą pojawiały się kolejne propozycje, jak fundowana ze Skarbu Państwa wyprawka dla każdego ucznia. Premier Morawiecki nie pominął także swojego sztandarowego projektu, jakim niewątpliwie jest głośna piątka Morawieckiego. Tu wypowiedź kierowana była głównie do przedsiębiorców. Obniżka CIT i składek ZUS to tematy, o których na co dzień słyszymy w mediach. Tematy lokalne czy regionalne, jak się okazało, nie były już tak dobrze znane. Poza planami budowy dróg Morawiecki nie przedstawił konkretnych propozycji poprawy sytuacji w miejscowościach województwa lubelskiego. Jako że Lubelszczyzna to przede wszystkim rolnictwo, nie zabrakło także odezwy do jego przedstawicieli. Tu z kolei z wypowiedzi premiera dowiedzieliśmy się, że afrykański pomór świń atakujący wschodnią Polskę to zasługa czy też scheda po rządach poprzedniej partii. Poza premierem Morawieckim Lubelszczyznę odwiedził także Ryszard Terlecki i minister Anna Zalewska. Wymagają nie jednej kadencji, ale co najmniej kilku kadencji. Dlatego, że my bardzo głęboko zmieniamy model społeczno-gospodarczy.